Halo, halo, dzień dobry moi kochani, Beholder sezon drugi. Wczytaliśmy sobie troszeczkę save'a, żeby przed wyprowadzką shimmerów zdążyć odebrać nasze nielegalne przedmioty i lepiej będzie ich eksmitować niż rozmawiać z Klausem Shimmerem, bo jak porozmawiamy z nim, to on powie nam, że nie mają pieniędzy na czynsz i w ogóle. Dowiedziałem się też trochę o Sarze, czytając tak ogólnie. No i ona jest niebezpieczna, bo może nam doktora zabić, więc tu trzeba ostrożnie. Rozmawiaj o Loisem, lubi pani, uwielbiam go, niech mi pan uwierzy. Ciekawe. I on trzeba będzie zreportować i wydalić, bo ona jest niebezpieczna, może nam doktora zabić, to jest to. Witam pani Marto, Shimmer, Mario, cokolwiek. 3000. Aloizy, rozmawiaj o chorobie Marty, rozmawiaj o zbieraniu informacji na razie. Aha, nic nie mam na razie, okej. Tu coś się dowiem o Sarze. Uwielbia też kwiaty, okej, to już jest jakaś informacja. Rozaranek, a ty mi powiesz, że nie wiesz, kim ona jest. Okej. Rozmawiaj o Sarze, czy coś wie? Nie wie nic. Nie, nie pytam nic jego, bo oni się wyprowadzą wtedy, a ja potrzebuję jeszcze odebrać moje nielegalne przedmioty od nich. Od pani Marta jest, Maria, cokolwiek, to bez znaczenia jak ma na imię. Ważne, że płaci. Lokator spełnił żądania, dobrze. Maria też drugi list przyjęła, to jest kolejny 1000 dla mnie. Bardzo dobrze. Zebrane informacje, jakieś tam mam na temat tej laski, spoko. Chętnie podrzucę Aloizemu. Tylko muszę zanim ona go otruje. Bo on będzie niezbędny, żeby wyleczyć Martę, no nie? Więc to jest bardzo ważne. Shimmerów sprofilowałem, już więc ich można wypierdolić tak naprawdę. Tylko muszę przedmioty od nich odzyskać, to jest ważne. Lekarz dla Marty, to Aloizego znajdę, tylko spokojnie pod koniec to zrobię. Rekonesans spoko, rozkaz z ministerstwa spoko. Ogólnie mamy wszystko pod kontrolą, tam śpi ziomek. A spać wszyscy poszli, no dobrze. Nowa wiadomość. Zobaczmy, pewnie prasa. Skandal w teatrze, głos prawdy, numer zaklejony, spoko. Niedługo nowa dyrektywa będzie, spoko. Kupujemy sobie kamery i je posprzedajemy. Potrzebuję 35 tysięcy na Martę, 15 tysięcy na Patryka dodatkowe. Jest to do wykonania tymi szantażami. Tak strzelam, tu są nasi ludzie, to jest tak. Jego mógłbym już sprofilować w gruncie rzeczy Aloizego, bo raczej dużo nowego się nie dowiem. Niedodupny jeszcze go nie eksmituje, bo nie wiem, czy mi się nie przyda. Patryk wrócił. Dobra, sprofilujemy sobie Aloizego Szpaka. Aloizy Szpaka to jest mieszkanie numer 2. Mężczyzna, współlokatorzy Sara Watermach. Zawód lekarz. W ten sposób. No i to już jest jakaś tam kaska, coś zrobiliśmy. Tu zobaczymy, czy coś nielegalnego uda nam się znaleźć. Handel. Jest, są jabłka. Bardzo dobrze. Kupujemy, bo ono się przyda do podrzucania. Ludzik są. Gazety to nie, tutaj to nie, tutaj to nie. Płyty 80s, one są nielegalne też. Nie będziemy podrzucać, to na pewno. Blackmail, 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 jeszcze raz blackmail. To jest to, co trzeba robić. Dobra. Tutaj do sklepu. Kupię za 20 tych kamer. Za 25, wymienimy je sobie na pieniądze. Sprzedam kamery. Zostawię sobie ze 2 do zamontowania, ze 3 maksymalnie. Dobra, powyłazili wszyscy, więc teraz robimy tak. Szanowni, to trzeba bardzo sprawnie przeprowadzić. Wchodzę do Shimmerów. Zanim ich wyjebię, to ja bym ich chętnie zblackmailował jeszcze raz. Ale to trzeba ostrożnie zrobić teraz. Teraz to trzeba zrobić tak. To muszę ukraść, to muszę ukraść. To muszę położyć, to muszę położyć. Zgłoś, zgłoś. Dobrze. Shimmerów idę teraz blacklistować drugi raz. Tutaj chcę zajrzeć i coś podłożyć. Tam jest Sara. Dobra, idę zobaczyć, czy z Aloizem już mogę porozmawiać na jej temat, że lubi kwiaty. Sara lubi kwiaty, więc podaruję jej kwiaty. Milion czerwonych róż. Podjąłem decyzję. Będę panu niezmiernie, jeżeli pomoże. Sara potrzebuje welonu. Nie, chcę z tobą porozmawiać jeszcze. Welon to luksusowa rzecz, zrobię wszystko, żeby go dla pana zdobyć. Nie, no nie ma takiej opcji, ona go otruje. Ja to przeczytałem, więc idę ją do ministerstwa zgłosić, że jest oszustką. Wybierz numer. Oj, nie mogę już.
To niedobrze bardzo. To powinienem się cofnąć, bo to jest błąd. Fuck, w sensie... Sarah Beholder. Sarah Watermach. Jeszcze raz. She can kill Carl. Ona ma arszenik, ona go zabije. Sarah Beholder. Gdzieś znalazłem, spoilers. Tutaj jest. Always option of plumbing something in her apartment, bo tak musimy ją wypierdolić. Why prevent the doctor deaths? Talk to Aloysius when he think about wedding. Ask the old lady who present you Sarah. Use your phone and make a report. Dobra, okej. Okay. To zróbmy tak, wyjebiemy ją ręcznie, tak jakby, troszeczkę. Wbije się na chatę i Aloysego zaszantażuje po prostu. A w jej przypadku nie tylko ją zaszantażuje, ale też wypierdolę od razu i tyle. Tutaj zaglądamy. Coś mamy, jakieś informacje? Książka kucharska jakaś, spoko. Połóż. Zakazany przedmiot. Dobra, idziemy blackmailing robić. Moi szanowni państwo. Dyrektywa, zabrania się posiadania ryb. Dobra, wchodzimy tutaj. I teraz tak, robimy jeszcze shimmerów, zanim się wyprowadzą. Szantaż. Maria Shimmer, złamałaś płyty i jabłka. Płyty 6046 z 6 września. Zabrania się posiadania nagrań muzycznych, więc ja bym chciał. Wyślij. Dalej, szantaż. Maria Shimmer, to jest jakaś jedna z pierwszych dyrektyw. 6039 w ogóle to jest. 1 września. Mieszkanie numer 1, zabrania się posiadania jabłek. Wyślij. Dalej, szantaż. Klaus Schimmer. Bardzo mi przykro, no, że kurczę, słuchajcie, takich rzeczy się o was dowiedziałem. 6039 z 1 września. Pan Klaus Schimmer niestety, no również tutaj posiada. Szantaż. Klaus Schimmer. Mieszkanie numer 1. Złamaliście dyrektywę. Tym razem numer... Strasznie serce mi się kraje, nie? Serce mi się kraje. 6046 z dnia 6 września. Takie są dowody. Następnie, no panie Aloysy, ja pana nie podejrzewałem ogólnie, no spodziewałem się, że jest pan troszkę innym człowiekiem, ale no z 5 września 6045, mieszkanie numer 2, pan Aloysy Szpak, no tutaj jest dowód niestety, szantaż również panie Aloysy, bo udało mi się dowiedzieć na pana temat, nie, no to ja z troski tak jakby to robię, chcę żeby było jasne, również że kole pan posiada, jeżeli chodzi o szanowną panią Sarę, to o niej też, no tutaj no szkoda. Naprawdę. Sara Watermach, a jeansów użyjemy, żeby mieć dowód. Albo nie, zblackmailuję ją, a potem wypierdolę jeszcze. Więc jeszcze podwójnie to zrobię. Sara Watermach, mieszkanie numer 2. Więc no, tutaj przykro mi bardzo. Przykro mi, że tak to się musi skończyć. Panie Aloysy, chciałbym porozmawiać o lekarzu dla Marty. Patryk McQuesta, Anna McQuesta. Zaraz musimy zacząć rozmawiać. O co chodzi? Awaria telewizora. Rzucę na niego okiem. Dobrze, już naprawię ten telewizor. Już spokojnie. Dobrze, co tam Patryk potrzebujesz? Z tym jeszcze nie rozmawiam, bo muszę moje rzeczy rozmawiać. Zapytaj co się stało. Rektor z biurka, 15 tysięcy. Dobra, no to musimy zbierać, nie ma problemu, spróbujemy. 48 godzin na to mamy. Płacz, Roza Ranek, bardzo mi przykro, Rozo, ale chyba będę musiał, no nie poinformuję o tym oczywiście, jeżeli nie chcesz, ale no to jakby wiesz, no nic za darmo. Bardzo, bardzo to przykre, że tak się zachowałaś. To jest mieszkanie numer 3, no szkoda tego mieszkania numer 3. Złamałaś, słuchaj, dyrektywę numer 6047 z 7 września. Słuchaj, dogadamy się. Ja zadbam, żeby ci nie wyrzucili, ale jakby dam w zamian po prostu, poproszę troszeczkę pieniążków. Nie mówię, że dużo. Z tobą chcę porozmawiać, Aloysy. Nie, no muszę z tobą porozmawiać. Stary, co jest? Mam 11 godzin, 8 godzin, lekarz dla Marty. Dzień dobry. Rozmawiaj o chorobie Marty. Dobrze, zbadasz Martę, bardzo się cieszę. Z Klausem Schimmerem nie rozmawiam, bo muszę go okraść. Dobra, tutaj muszę wejść. Sara tu jest Aloysy, poszedł badać Martę. Pani Roza Ranek się chyba przestraszyła troszeczkę, ciekawe czemu. Aloysego jeszcze nie wykurwiam, więc tutaj chciałbym tylko znaleźć dowód. I ukraść, nie, ukradnę rzeczy od Shimmerów, bo ich zaraz będę eksmitować.
więc to jest dla mnie ważne. Dobra, wypierdalam teraz Sarę. Tutaj robimy raport, że tak powiem. Napisz raport na Sara Watermach. Zamieszkujący lokal drugi złamał dyrektywę 6045 z dnia. A to chyba te dżinsy stracę. No dobra, no to trudno. Będę miał mniej rzeczy, no ale ją wyrzucimy. Ona go nie zabije. 6045 z 5. Dowody znalezione. Tak, dobrze powiedziałem. 6045 dżinsy, tak. Pani Saro, bardzo mi przykro. Shimmerowie, dobra, ktoś tam jest w domu z Shimmerów. Ja jeszcze muszę odebrać moje nielegalne przedmioty od was, znaczy tam moje przedmioty, nie wiem czy moje. Oj, oj, pani Saro, ale smutno mi, jejku. Ale szkoda. Ale szkoda, kto to mógł tak... Ale ktoś na pewno niedobry na panią tutaj nakapował. Jacie. No jacie, jak tak można? I to pewnie jeszcze ktoś, kto mieszka w tym samym bloku, nie? To musiał być zły człowiek, pani Saro. Nie, no w ogóle... Trochę rozjaśnię kamerkę. Przykro patrzeć, jak upada człowieczeństwo w tych czasach, pani Saro. To jest żałosne. Dla pieniędzy... 9 tysięcy. Dla pieniędzy ludzie zrobią wszystko, absolutnie. Ludzkość... Ludzie upadli. 15 kamer. Posprzedajemy je sobie. Handel. Dobrze. Chyba jeansy, nie wiem, jeansy są za drogie do kupienia. Jeansy są za drogie do kupienia. No niestety stracimy te jeansy, bardzo mi przykro. Aloyzy chce coś porozmawiać, bo chyba ślub mu trochę nie wyjdzie. O, ona płacze jeszcze. Jak śmiała. Policja dokonuje weryfikacji. Patryk potrzebuje 38 na uczelnię. Aloyzy ma informację o Marcie. Rozkaz ministerstwa, eksmisja Klausa Shimmera. Na to mam jeszcze czas, więc spokojnie. Ja jeszcze muszę przedmioty od niego odzyskać, Aloyzego zblackmailować. Jest jeszcze dużo rzeczy, jeszcze te przedmioty muszę ranków zblackmailować. Więc tutaj to w ogóle, no spokojnie. Dobra, Shimmer coś tam, o kurde, Saro. I ja cię kręcę, no chyba coś ci się nie udało, morderstwo, słuchaj. Tutaj zapukam. Dzień dobry, panie Aloyzy Szpak. No co to się stało? Rozmawiaj o Sarze. Została aresztowana, podobno to oszustka. Nikomu nie można już ufać. Pamiętaj, że kupiłem bilety. Proszę je przyjąć. A dziękuję. Rozmawiaj o Sarze. Dobra, o wynik badania jeszcze nie pytam, no bo po co tam? To mniej wie, ten lepiej śpi czy coś, prawda? Pan Shimmer opuścił mieszkanie, ale spoko. Pani Maria tam też jest. No rozumiem. Rozumiem, spokojnie, mamy trochę czasu. O, pani Maria wyszła, dzień dobry pani Mario. Jak tam zdrowie i w ogóle? Dobrze, mam nadzieję, no to się cieszę. Jakby tam zdrowie szwankowało, to naprzeciwko jest pan Aloyzy, nie? Więc on pani pomoże. Dobra, teraz muszę dwie rzeczy tu wziąć. Muszę, tak, przede wszystkim zgłoszę to jako zakazane, ich zaraz eksmitujemy. Ukradnę to. Nowa rządowa dyrektywa, co tam nasz nowy, wspaniały rząd wymyślił? Zabranie się rozmawiania o wojnie, rozumiem. Dobra, Shimmerów eksmitujemy w takim razie. A, jak nie będzie tego dowodu u nich w tym, to ich nie eksmitujemy, no tak. No ale możemy po prostu tak, żeby się wynieśli, tylko wtedy rzeczy swoich nie zostawią, no nie? Anna. Rozmawiaj o pieniądzach dla Patryka. Dobrze. Jak mogę ci pomóc? $700, oczywiście. Nie ma żadnego... Aloyzy ma tam diagnozę dla Marty, więc tu się nie spieszę. Absolutnie się nie spieszę. Dobra, odebrałem te dwa przedmioty. Nie wiem, czy o nie już szpaka targałem. Nie, o te przedmioty na pewno ranków nie targałem. Marek jest tu, Roza jest tu, więc myślę, że mogliby zaopiekować się tymi dwoma przedmiotami, mianowicie płytą winylową i jabłkiem. Połóż. O nie, co u was, co ja u was znalazłem? O, no nie no, ja przepraszam, jakby dogadamy się, nie, ale... Ale to jest niedopuszczalne, wy jesteście przestępcami. Jak tak można? Ja nie wiem, jak tak można. Pani Rozo, tak się nie spodziewałem po pani. Już tyle razy rozmawialiśmy. Ja tak się starałem dla pani. A to wie pani co? To jest tak, jakby pani mi napluła w twarz. Przy moim dobrym sercu. I panie Marku, tyle razy. Żona patelnię moja pożyczała. Chyba od państwa, nie wiem czy od państwa. To nie ma znaczenia, co państwo nawyprawiali znowu. Dlaczego? Przecież
można żyć zgodnie z prawem, a wy cały czas je łamiecie i cały czas to na mnie spada odpowiedzialność, żeby was nie wydawać. Wy wiecie, jaka to jest odpowiedzialność? Świadomość, że żyję z przestępcami? Wy sobie pomyśleliście w ogóle o tym? Jaki to jest dla mnie ciężar? Ten ciężar oczywiście powinien zostać odpowiednio wynagrodzony. Mam nadzieję, że rozumiecie i że jesteśmy w stanie się porozumieć. W przeciwnym wypadku może to się dla was skończyć no źle. Mimo wszystko. No bo jak to się mówi, dura lex sed lex, prawda? Tak? Twarde prawo, ale prawo. No ja nie chciałbym, naprawdę ja nie chcę, ale no... Słuchajcie, nakładacie na mnie taki ciężar na moje barki, że... No nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Dobra, tutaj typ wyszedł. Moglibyśmy mu coś podrzucić, ale nie wiem czy mamy co. Możemy mu tu przede wszystkim domontować kamery, bo ich tutaj nie posiada ten ziomeczek. Dla Patryka tam pieniądze właściwie już mamy. Za chwileczkę porozmawiamy ze Szpakiem o leczeniu Marty. I tu też bezproblemowo. No gość, no ja rozumiem, że jesteś przerażony, ale to trzeba było prawa nie łamać. To teraz nie byłoby konsekwencji tego, prawda? No to nie, ja złamałem prawo, czy ty złamałeś prawo? No, ty złamałeś prawo, kolego. No u mnie nie znalazłem tych przedmiotów przecież. No przecież to nie ja miałem takie przedmioty u siebie. No ja widziałem, co masz, kolego. No i o co chodzi? Dobra, Szpak tam siedzi. Shimmerowie i ludki tutaj są ogólnie, dobra. No ja to nie wiem. Zebrałem dowody Aloyzy, Szpak, że ma kole. Mógłbym go wypierdolić, bo za kole mi już zapłacił. Niedodupnego też mógłbym wyrzucić, ale ja mogę jeszcze jabłko i płytę winylową podrzucić, więc tutaj się z nim wstrzymam. Krawat później będę mógł podrzucić. Jeszcze za ile będą krawaty w sumie? Government 9 września. To dzisiaj będą krawaty za chwilę. No to jeszcze krawaty im mogę wszystkim popodrzucać. Wola Boga. To w ogóle będzie rewelacyjnie. Znaczy przykro, że łamią prawo, tak? To jest niepojęte. O, spełnili żądania. Ciekawe. Bardzo to ciekawe, przyznaję. Pan Marek Ranek myśli o broni? Czy on chce kogoś zabić? Chyba to też powinienem zgłosić, co? No panie Marku. Oj, panie Marku, no jak tak można? Jak tak można w ogóle? Jak tak można? Dobra, pieniądze dla Patryka i na pierwszą część leku dla Marty już mam. Mogę z Aloyzem porozmawiać sobie po malutku. To jest istotne, to jest ważne, to jest fajne. Dobra, rozmawiaj o pieniądzach, mam pieniądze dla ciebie. Cześć tato, 20 godzin jeszcze. Zakończ rozmowę na razie. Mam jeszcze 20 godzin, nie puszujmy tego, jeśli nie musimy. Dobrze, tutaj zapukam. Minął kolejny dzień, od ranków mogę odebrać moje rzeczy. To jest ważne, znaczy moje rzeczy, ich nielegalne rzeczy. Chciałbym zdjąć z nich ciężar, który został na nich nałożony. Witam panie Alojzy. Rozmawiaj o Sarze. Dobra, zapytaj o wynik badania. Stan Martyni jest najlepszy. Kuracja kosztuje 20 tysięcy dolarów. Konsultacje, recepty, pozwolenia. Stan zagrażający życiu 92 godziny. Proszę bardzo. Mam jeszcze dużo blackmaili do zrobienia. Shimmerów sprofilowałem. Czemu ich nie eksmituję? Aha, bo muszę odzyskać ostatnie przedmioty. Czy już odebrałem wszystkie przedmioty z nich? Chyba już wszystkie z nich zabrałem przedmioty. Tak mi się wydaje przynajmniej. Moje uszanowanie, moje również. Co ja tu mogę u pana kupić, szanowny panie? Jakieś tutaj jabłka. Mógłbym ich efektywniej i częściej szarpać o szantaże. Bo z tą kradzieżą jest problem. Ja może kupię jeszcze jedno jabłko. To mnie nie boli. Bardzo chętnie. Się przyda niebieskie krawaty. Tak, tak, niebieskie krawaty to zaraz będzie, proszę pana. Ja nie wiem skąd, nie, ale mam takie jakieś przeczucie, że zaraz ci wszyscy ludzie w niebieskich krawatach to pofruną, wie pan? Pofruną wszyscy, jak jeden mąż pozakazują tego. Coś sprzedałem chyba ważnego? Czy nie? Czy tylko kamery? Tylko kamery chyba, dobra. 35 tysięcy mam, to jest ważne. Dobra, Shimmerów mogę przejrzeć. Śpią. Jak to śpią? A jest czwarta. Rozumiem. Shimmer ma dla mnie questa. No ja nie chcę z tobą rozmawiać o tym questie. Chcę zobaczyć, czy masz coś jeszcze w mieszkaniu, choć wydaje mi się, że już nie. I tyle. Anna. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję 500 dolarów na zakupy, nie ma żadnego problemu. Jedno co wiem, żeby Annę nie stratowano w zamieszkach, to trzeba Dantonowi nie mówić o Antonym Grubicu. To jest ważne. I to powinno powstrzymać zamieszki, z tego co wiem. O pieniądzach jeszcze spokojnie, 14 godzin jeszcze mamy.
Potrzebuję 20 tysięcy dolarów na życie Marty. Spoko, nie ma problemu. Porozglądamy się tutaj, co się dzieje. Tutaj śpią. U ranków mam dwa moje przedmioty. U shimmerów chyba żadnego nie mam w tym momencie już. A to jak nie mam przedmiotu, to oznacza, że nie mogę ich eksmitować. Znaczy mogę z nimi porozmawiać o tym, żeby się wynieśli i tyle tak naprawdę. I to powinno być wystarczające w zupełności. Dobra, mam tyle pieniędzy, więc Patrykowi mogę dać już. Cześć, tato, możesz mi pomóc w sprawie tych pieniędzy. Daj pieniądze. Zebranie takiej kwoty kosztowało mnie sporo wysiłku. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Dzięki, tato, jesteś najlepszy. Obiecuję, że cię nie zawiodę. 15 tysięcy tracę, ale dostaję za to reputacji bardzo dużo. Shimmerowie mam nadzieję, że wkrótce opuszczą swoje mieszkanie razem z rankami. To jest dosyć istotne dla mnie, szczerze mówiąc. Czy shimmerów mógłbym poszarpać jeszcze, skoro mam te 180 godzin? Bo tam jest ich dwójka, jak im podrzucę krawat, to dwójkę mogę, to są dwa koła kolejne. Więc mi się aż tak nie spieszy. Bardziej przedmioty moje od ranków chciałbym odzyskać, bo je mogę Jonesowi podrzucić. I to będzie przydatne na pewno. Tu wszędzie mam kamery w sumie, więc teraz reputacji część mogę wydać znowu. Mam już pieniądze w razie czego na leczenie Marty, ale wiem, że później kolejne 15 koła trzeba. I później trzeba jeszcze kolejne pieniądze, więc z tym trzeba ostrożnie. I co? Żarówek się zabrania, okej, rozumiem. Państwo ranek chyba opuścili mieszkanie. Tak jest, opuścili je, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że pani Roza nie wraca. Bo ja muszę odebrać moje przedmioty. Halo, halo, co się dzieje? Muszę odebrać moje przedmioty. Nie, ona gdzieś tam wychodzi. To oczywiście znajdę, żeby na nich mieć, ale to kradnę sobie. O chuj, policja! Minus autorytet, dobra. O nie, zabrał mi ten przedmiot chyba, tak? A to jabłko mi zabrał? Czy co mi zabrał? Dlaczego? Przecież można dwa przedmioty dziennie kraść. O nie. A coś zostało tu na miejscu? Czyli zabrali mi nielegalne przedmioty? O nie, no to tak nie może wyglądać. Gdzie... Nie, no nie, no przepraszam, to tak nie może wyglądać. Kiedy mam ostatnio questa? Pieniądze na zakupy 3 minuty temu, to jest w porządku. Ale to dziwne, zawsze było tak, że dwa przedmioty powinienem móc ukraść. No dobrze, no nic. Rozumiem. Żona poprosiła mnie o pieniądze. Dobra, to daj pieniądze. Daj pieniądze na zakupy. 500 dolarów, daj. Dobrze? Z tobą chciałem z panem porozmawiać, szanownym, tutaj. Ten 1000 punktów autorytetu warto mieć gdzieś tam. Mógłbym kupić kolejne nagrania w razie czego, no ale to nie ma sensu. Jabłko 480, aha, jedno chciałem kupić, a i to jabłko mi też zabrali. Jedno chciałem kupić, żeby już zacząć podrzucać i blackmailować troszeczkę szybciej. Bez okradania tych ludzi. O, powinienem sobie spisywać, których na którą dyrektywę już kopnąłem. Znaczy tak, was walnąłem na 4 dyrektywy. 4 dyrektywy, na które teraz mogę, to są nagrania, jeansy, cola i jabłka. Was walnąłem na 4, shimmerów walnąłem na 4, czyli z każdego z was po 8 koła już wyciągnąłem. Tutaj wyciągnąłem, no ze szpaka wyciągnąłem dwójkę i z jego kobiety wyciągnąłem dwójkę. Te szantaże, dużo ich, co? Ale z jego chata tu jest czyste, no to myślę, że coś tam znajdziemy u niego za chwilę. Proszę bardzo. Połóż. Panie Alojzy, jak pan śmiał. Chyba muszę o tym poinformować odpowiednie władze, panie Alojzy. Tutaj. Szantaż, Alojzy, szpak. Mieszkanie numer 2. Złamaliście dyrektywę numer 1, tą z pierwszych. 6039. 1 września. No, bardzo mi przykro, panie Alojzy. Dobra, Patrykowi muszę dać pieniądze. Jest tu Patryk, jest. 8 godzin, więc damy mu pieniądze. Rozmawiaj o pieniądzach, daj pieniądze. Pan Ranek wychodzi. No zajrzę, zajrzę.
Czyli jeden przedmiot tylko mogę wziąć tego dnia, tak? Bo później mnie łapią. Dobrze rozumiem? To wezmę płytę winylową. Mhm. U shimmerów raczej już nic nie mam. Ale wbiję, żeby to sprawdzić. Czy shimmerów mogę bezpiecznie już eksmitować? O, oklał się shimmerze, kolejna rzecz. Tak, shimmerów mogę już eksmitować. Oni nic nie mają. Tylko musiałbym zmarnować, to mogę jabłko zmarnować, żeby ich eksmitować. To dostanę z nich przedmioty. Ale nie mam jabłka teraz przy sobie, musiałbym... A, mam jedno, dobra. To im podrzucę. I ich eksmitujemy o to. No, tak będzie najsensowniej, bo jabłko mogę za 480 zawsze kupić. Jeszcze jedno mam u Aloyzego, więc to jest w ogóle luz. I shimmerów wypierdolimy, ale jakby z tym też się nie spieszymy. Jakoś bardzo robimy sobie rzeczy na ostatnią chwilę i będzie spoko. Dobra, czyli tak, shimmerów dokończę profilowanie na pewno. Tutaj najpierw raport. To jedna rzecz dosłownie. Klaus Shimmer, pierwszy mężczyzna, Maria Shimmer, zawód sprzedawca. To jest jeszcze jedna informacja taka. No i co, piszemy raport, ale jeszcze mi się nie spieszy. Uj, panie Jones, no jak to tak, mężczyzna płacze? No chyba nie chce pan, żeby się dowiedział ktoś, że pan płacze, tak? Panie Jones, mieszkanie numer 4. Złamaliście dyrektywę, szanowny panie. Oczywiście nie jestem taki, nie jestem złym człowiekiem i nie robię czegoś takiego, że tutaj od razu jakoś pana podpieprzę gdzieś, nie? No ale... No chyba pan rozumie, że milczenie kosztuje. Tam się coś, ranki skapnęli, że ich okradłem z nielegalnych rzeczy, które posiadali. Alojzy Szpach, mam nadzieję, że spełnił żądania. Pieniążki, dziękuję. Czekamy na nowych lokatorów, żeby im wszystko popodrzucać. Klaus Schimmer, mogę z nim porozmawiać albo go wyjebać. Nie spieszy mi się z wyjebaniem go, bo mam 170 godzin na to. W sumie spoko, a mogę przyjąć jakichś nowych ludzi? Od Aloyzego zaraz powinienem coś wziąć. Są tu jacyś nowi ludzie? Nie, nie da się nikogo. Pewnie dopiero jak Shimmerów wypierdolę. To wtedy. Okej. Okay. Nie do dupnego jeszcze muszę ścignąć jakieś dyrektywy, to na pewno. To się przyda. Z Shimmerów wszystko mam. Z ranków jeszcze jeden przedmiot mam do odzyskania, ale to następnego dnia. Jeden od nich i jeden od Aloyzego do ukradnięcia. I potem do podrzucenia Aloyzemu. Mam tu płytę, którą mógłbym już podrzucać, tak szczerze. Tobie na przykład, albo Aloyzemu mogę też podrzucić, o właśnie. On idzie do pralki, czyli idzie tam, dobra. To Aloyzemu też wrzucimy, to. Wrzucimy mu płytę. Ja go też wyrzucać na razie nie będę, bo jest potrzebny dla mojej córki. O nie, no jak tak można. Panie Aloyzy, no. No nie dogadamy się. Aloyzy Szpak. No, panie Aloyzy. No zawiodłem się na panu po raz kolejny. A już myślałem, że będzie spoko. No ale cóż. Nie każdemu jest pisane być odpowiedzialnym, dobrym człowiekiem, prawda, panie Aloyzy? Dobra, tutaj już jest wolne chyba. Jest i mogę sobie kupić kolejną rzecz. Tak, Jonesa musimy jeszcze ścignąć. O, płyty winylowe, o jabłka. O nie, przepraszam. Sorry. O fuck. Już się wynoszę, przepraszam. Kurde, nie wiedziałem. Co pan dziś sprzedaje? Te jabłka pokupuję. One są fajne, przydatne. I trochę nam usprawniają proces. Płyt winylowych nie kupuję. Kupię jeszcze z jeden ten krawat też, on się przyda, żeby paru osobom naraz podrzucać, no nie? Kupię trochę kamer. Tak z 20. I je sprzedamy. To będzie spory zastrzyk pieniędzy, 3000. Bardzo ładnie. Mamy już pieniądze na leczenie Marty, to jest dla nas istotne. Jones jest na chacie. Czy wyszedł? O, chyba wyszedł, ale byłaby wielka szkoda, jakby przez przypadek znalazły się... No nie, nie wyszedł, co jest? To chyba spał w takim razie. No dobrze.
No to idziemy. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy zajmować się nimi dalej. Póki co dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!